O tym, jak ważne jest oddawanie krwi, warto przypominać. Krwi nie da się wyprodukować. Jedyny sposób na pozyskanie jej to oddanie. Niedawno w hali ZSP w Krośnie Odrzańskim odbyła się akcja krwiodawstwa, podczas której krew oddało 21 osób, a zebrano prawie 10 litrów krwi. Natomiast we wrześniu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczył mieszkaniec Krosna Odrzańskiego Władysław Rąpalski, honorowy dawca krwi. W sumie krwi oddałem 23 litry i 60. Za pracę społeczną, za oddawanie krwi zostałem oznaczony wieloma odznaczeniami. Podczas oficjalnych uroczystości został odznaczony medalem stulecia odzyskania niepodległości. Ponadto uchwałą kapituły krośnianin został wyróżniony odznaką honorową PCK pierwszego stopnia. W 2001 roku otrzymałem honorową odznakę PCK-owską czwartego stopnia. I od tej odznaki czwartego stopnia jest odpowiednia kwalifikacja, że na drugiego stopnia trzeba, załóżmy, 3 lata, 5 lat czekać i tak kolejno otrzymywałem te odznaki honorowe drugiego, trzeciego stopnia i teraz w 2021 roku otrzymałem złotą odznakę Polskiego Czerwonego Krzyża. To nie pierwsze tego typu odznaczenie dla pana Władysława. Za honorowe oddawanie krwi i pełnione funkcje społeczne został odznaczony i wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Po serwisie zapraszamy na rozmowę z Władysławem Rąpalskim.